Zapraszam na posiedzenie sprawującego Wydziału Ministerskiego Michała Rekki. Że Państwo macie obecnie status tak zwanych osób zaufania wskazanych przez uczestników, czyli przez strony tego postępowania. Posiedzenie toczy się z wyłączeniem jawności. Nie wolno publicznie rozpowszechniać informacji z tego, co tu się generalnie będzie działo. Tylko muszę wpisać Państwa imiona i nazwisko, żeby wiedzieć, kto bierze udział. Generalnie Państwo jako nawet nie publiczność, ile te osoby zaufania, ale oczywiście nie możecie nagrywać, mogą to natomiast czynić panowie. Zresztą tutaj widzę, że jedno urządzenie już zostało położone, nie przeszkadza, więc bardzo proszę o Państwa godność. Pan, może o Adamek Krzysztof. Adamek Krzysztof, tak? Dziękuję, samo imię, nazwisko. W zasadzie jakiś dokument, gdyby Pan okazał, to też by było. Renata Malicka, dobrze pani? No dobrze, proszę Państwa, to teraz przechodzimy merytorycznie do rzeczy. W niniejszej sprawie sąd rozpatruje dwa zażalenia na zatrzymanie. Zażalenie złożyli pan Arak i pan Stawski. Generalnie obaj panowie kwestionują zasadność zatrzymania, do jakiego doszło 3 października 2019 roku. Ja chciałbym jeszcze przeczytać oświadczenie. Może pan czytać oświadczenie. Więc chciałbym poinformować Wysoki Sąd, że relacjonowanie wydarzeń jest podstawą pracy reportera i zatrzymanie dziennikarza, który wypełniał swoje społeczne i zawodowe obowiązki, jest uderzeniem w wolność słowa i budującą ład demokratyczny wolność mediów. Takie działania, które mogą być interpretowane jako próba zastraszenia dziennikarzy, jakie miało miejsce na tym wydarzeniu, nie mogą być tolerowane przez sądy i rządy prawa. Fotoreporter na miejscu zdarzeń wykonywał zadania dziennikarskie i nie dawał powodu policjantom, dla którego funkcjonariusze policji mu to uniemożliwiali. Z całą pewnością nie zrobiłby czegoś, co można potraktować jako odmowę wykonania poleceń uprawnionych organów. Należy tutaj przypomnieć treść artykułu 43 prawa prasowego. Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia dziennikarza do opublikowania lub zaniechania opublikowania materiału prasowego albo do podjęcia lub zaniechania interwencji prasowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Służby publiczne mają za zadanie umożliwić dziennikarzom swobodę wykonywania obowiązków zawodowych, a do tej należy również dokumentowanie łamania prawa. W takiej sytuacji dziennikarz, a zwłaszcza fotoreporter niezależnej agencji prasowej ma obowiązek dokumentować wszelkie czynności zarówno łamiących prawo, jak i stróżów prawa. W świetle orzecznictwa europejskiego Trybunału Praw Człowieka pozbawienie wolności w związku z działalnością dziennikarską nie daje się pogodzić ze standardami wolności słowa. Proszę, zostawię. Studio Polaków. W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie, w gruncie rzeczy nie rozprawa, w związku z zażaleniem, jakie złożyliśmy na zatrzymanie dziennikarzy przez funkcjonariuszy Policji Krakowskich.
Do zdarzenia do tego doszło w momencie, kiedy relacjonowaliśmy dla Państwa wydarzenia związane z demontażem masztu telefonii komórkowej. Na salę sądową no niestety nie zostały wpuszczone osoby. Oczywiście skorzystaliśmy z możliwości tutaj wykorzystania możliwości wzięcia dwóch osób zaufania dla każdej ze stron, w związku z czym mamy tutaj również osobę, która właśnie tutaj z nami była na sali sądowej, co również chciała tutaj króciutko nam Państwu coś powiedzieć. Witam serdecznie Państwa, witaj Mireczku, witam serdecznie Waldemarze. Cóż, jestem ogólnie, powiem szczerze, zniesmaczony, zbulwersowany i zachowaniem policjantów krakowskich. Po prostu jeśli policjant może już w dniu dzisiejszym zamykać dziennikarzy, którzy po prostu przedstawiają swoje legitymacje, dziennikarzy, osoby zaufania publicznego, które powinny mieć immunitet dziennikarzy, tylko każdy dziennikarz powinien mieć prawo i niezawisłość do relacjonowania prawdy, zwłaszcza, że idzie ten materiał się na żywo, na live nie mógł być jakoś zmontowany, nie mogła być zakrzywiona rzeczywistość. Tam szła naga prawda. Wydarzenie każdy może ocenić. Wydarzenie, którego relacjonował Mirek, którego był kamerzystą, Waldemar, każdy może ocenić różnie, ale praca, która idzie na żywo, jest po prostu nie, ale to jest praca nieocenialna. Ci ludzie tylko pokazywali, że w dniu ktoś tam chciał zrobić to, było słońce, była taka temperatura, był taki wiatr. I tacy ludzie po prostu powinni mieć immunitet. Immunitet, ci ludzie powinni być nietykalni. Tak jak nietykalni są prokuratorzy, tak jak nietykalni są sędziowie, tak jak nietykalni są posłowie i cała ta banda tam na wiejskiej. Oni mają immunitet. Ich nikt nie może ruszyć. Oni mogą łgać, oni mogą kłamać, oni mogą nas oszukiwać. Tak jak ja pokazywałem wiele przykładów i oni są nieruszalni. A tutaj w tak zwanym wolnym, niepodległym kraju zatrzymuje się na 7 godzin bez postawienia zarzutów. Na 7 godzin zatrzymuje się niezależnych dziennikarzy tylko za to, że chcieli pokazać, co się dzieje. No to jest szopka. Jeśli jakiś dziennikarz zacznie pokazywać burzę, wiatr i nagle w pewnym momencie w jego relacji spadnie drzewo i kogoś zabije, to co? Ten dziennikarz będzie mordercą? Gdzie my idziemy? Pytam się, w którym kierunku idziemy? Ci ludzie są tylko i wyłącznie od tego, aby pokazywać prawdę, abyśmy mogli nie w te niektóre tam załgane telewizje, bo taka jest, taka jest wasza rola. Pokazywać prawdę, jaka jest. Bez zakłamania, bez zwierciadła, bez rozrywania na jakieś tam czynniki. To jest dobre, to jest złe. Nie. Wy pokazujecie czystą, żywą prawdę. Prawdę, jak jest. I dlatego jeszcze jedno. Według mojego zdania popełniliście delikatny błąd, na który ja chciałem zwrócić uwagę wysokiego sędziemu. Wasze zatrzymanie nie tylko było niesłuszne, niepotrzebne, ale wasze zatrzymanie było nielegalne. I ja postaram się być na następnej rozprawie i postaram się doprowadzić do tego, aby w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej ten sąd rejonowy czy okręgowy, to doesn't matter, obojętne, was przeprosił. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, was, dziennikarzy niepodległych. Nie ma prawa nikt, jeśli okazuje się dziennikarzem, jestem dziennikarzem. Tutaj immunitet, widzieliście Państwo 11 listopada, immunitet poselski, gdzie jedna zakrzywiona posłanka zatrzymuje na 1,5 godziny marsz 150 tysięcy ludzi w Warszawie. I ona ma immunitet, a was zatrzymują na 7 czy 8 godzin, dlatego że nie macie immunitetu? Nie, powinniście mieć... Dlatego, że chcieliśmy dać rzetelną relację, tak. Proszę bardzo. Dlatego mówię, dziennikarze, którzy pokazują, wszyscy dziennikarze, bez względu, chociaż niektórzy, ale to już wtedy mamy prawo zaskarżyć. Ze mnie w relacji TVN, w relacji
z Oświęcimia zrobił nazistę, faszystę, oszołoma, pijaka, etc., etc., etc. Bo tak zmontowali. A i to, i oni, i oto jest, widzicie? To jest TVN. TVN tak zmontował. Zmanipulował. Z Marka Palarczyka. Wtedy, gdy szedł w koszulce po Sejmie, też zrobili oszołoma, wariata, sąd go przeprosił, sąd go uniewinnił. I oni mają immunitet, ci posłowie, ten Nitras cały ma immunitet, ta Joanna Scherling coś tam, etc. Oni mają immunitet. A tu ludzie, którzy mówią, pokazują jak jest, są zamykani na 7 godzin. Bez powiedzenia dlaczego, bo byłeś. To jest parodia, to jest szopka. I nie ma takiego momentu, nie ma tego, ja Krzysztof Adamek powtarzam to. Nie będzie tak. Skończy się wasze panowanie. Nie będziecie sobie decydować i zamykać kogo chcecie, jak chcecie. Bo pamiętacie, że 14 czerwca ja właśnie doświadczyłem tego samego. Choć ja jestem zwykłym obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę bardzo, dziękujemy serdecznie, zdrowia życzymy. Ja jestem obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, zostałem zatrzymany nielegalnie i niesłusznie, co podkreślił sąd 4 lipca i mnie przeprosił. Tego samego z całego serca. Tobie, Mireczku, i na ręce kamerzysty Waldemara życzę wam tego i walczcie o to. I wyrok nie ma brzmieć, że no tu gdzieś, ale może, ale coś. Nie! Wy zostaliście niesłusznie, niepotrzebnie i nielegalnie. Powtarzam, nielegalnie zostaliście aresztowani. I ja mówię, powinni, ale to wielu, wielu z was powinno się wziąć. Cały niezależny internet, wszyscy niezależni dziennikarze powinni was poprzeć, ci, którzy powinniście mieć immunitet taki sam. Tylko, że po prostu, krótko mówiąc, w miejscu pracy. Nadajesz, relacjonujesz. Dziękuję. Nie mówię o tym, żeby tam ktoś tak jak posłowie, że, czy sędziowie, że będą sobie jeździć po pijaku, po przejściach podziemnych i czy tam części do wiertarki pożyczać ze sklepów. Nie. Tylko i wyłącznie w miejscu pracy. I to jest właśnie chore. Taki immunitet powinien być wszędzie. Dla posłów, dla sędziów, dla prokuratorów, dla dziennikarzy, dla innych zawodów, które po prostu są zawodami pożytku publicznego i kwestii zaufania publicznej. Oni powinni mieć immunitet, ale tylko na czas działania, wykonywania swoich obowiązków. Dokładnie. Bardzo mi się to... Jesteś tutaj w sądzie, relacjonujesz, jak mnie tu przywiozą na przykład z powodu mojego antysemityzmu narzucanego mi przez żydostwo, czy tam Żydoamerykanów, i masz prawo, nawet masz obowiązek iść za mną i pokazywać, jak mnie traktują. Ale jeśli... Na tym polega praca właśnie dziennikarza. Nawet jeżeli zachodzi taka konieczność, to my będziemy szli, jeśli będą kule nad naszymi głowami leciały. Bo tak powinien wykonywać pracę właśnie dziennikarz swoją. A tutaj policja, no niestety, może gdybyśmy byli TVN-em czy jakąś inną stacją, to nawet by pewnie do nas nie doszli i żadnego zamieszania by nie było. Oraz dzisiaj nie musielibyśmy jechać specjalnie prawie 300 km tutaj do sądu w Krakowie. Biorąc pod uwagę, że TVN albo Polsa, to na pewno by to zmanipulowali organizatora całej tej jakże słusznej, według mnie, moim zdaniem, bo oglądałem całą tą relację, oglądałem te wszystkie zajścia, byłem zbulwersowany, nie mogłem nic zrobić, bo byłem wtedy w Norwegii, widziałem te wszystkie działania i popieram jak najbardziej. Bo tu jest jeszcze też inna sprawa, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ja kilkanaście tygodni temu zwróciłem uwagę policjantom, Straży Miejskiej o tym, że te plakaty wyborcze jednego z kandydatów, a co ja będę się czaił, ja się nie mam co czaić, wiceministra Gowina, i to jest właśnie jego immunitet. Wiceminister Gowin może sobie wieszać plakaty gdzie chce. Ja pokazałem, wykazałem niezgodność z artykułem 63, znaczy zgodność przestępstwa, wykroczenia, bo to nie przestępstwo, wykroczenia z artykułem 63a kodeksu wykroczeń. Nikt z tym nic nie zrobił. Policja nie zrobiła, Straż Miejska nie zrobiła. Nikt z tym nic nie chciał zrobić. Urząd Miasta z tym nikt nie chciał zrobić. Gdy ja je zerwałem 2 dni później,
Zostały mi postawione zarzuty z artykułu 67 kodeksu wykroczeń. Udowodniłem, pokazałem. Tu nie powinien mieszkać, tu nie powinien wisieć. I ja zostałem ukarany. Proszę, nie trzeba. Ja zostałem ukarany, czy zostanę ukarany? Prosiliśmy w ogóle sędziego dzisiaj o ujawnienie tego posiedzenia. Z przyczyn ważnych tutaj, jeśli chodzi o społeczeństwo, z przyczyn ważnego interesu społecznego, w związku z czym ja nie widziałem tutaj zasadności żadnej, naprawdę nie widziałem żadnej zasadności ku temu, aby posiedzenie w danym momencie było posiedzeniem niejawnym, co niestety, ale bardzo utrudnia nawet w danym momencie naszą pracę oraz normalne relacjonowanie tego właśnie, w jaki sposób powinno się obchodzić z dziennikarzami, tak w sądach, jak i na policji, bądź gdziekolwiek indziej. No niestety, z powrotem jest nam tutaj odbierana wolność słowa, z powrotem jest wprowadzana pewnego rodzaju manipulacja w danym momencie, bo my na razie jeszcze też nie możemy powiedzieć dokładnie wszystkiego, co na tej rozprawie, to nawet nie była rozprawa, tylko posiedzenie sądowe, co na tym posiedzeniu jeszcze się dzieje, dopiero po zakończeniu, tak prawdę mówiąc, ze względu na niejawność niestety sprawy, co utrudnia nam po prostu informowanie państwa oraz rzetelne przekazywanie informacji, do czego zostaliśmy stworzeni po prostu i wykonujemy, staramy się przynajmniej wykonywać najlepiej swoje obowiązki służbowe względem państwa i obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Czy chciałbyś jeszcze, mój drogi, coś dodać? No cóż, życie tam jest, kolejna rozprawa będzie w marcu. Proponuję wam coś tak zwanego kolokwialnie dobrego papugę. Jeden z moich, że tak powiem, znajomych, ja bym proponował wam wziąć pana mecenasa, który po prostu doprowadził do tego, że 4 lipca 2019 roku sędzia sądu okręgowego czy rejonowego, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, po prostu w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej mnie przeprosił i po prostu stwierdził, sąd wtedy stwierdził wyraźnie, moje aresztowanie 14 czerwca, czy zatrzymanie, ubezwłasnowolnienie, obojętne jak to zwało. Ja straciłem tylko 3,5 godziny, wyście stracili dwa razy więcej. Ja jestem teoretycznie zwykłym owadem Rzeczypospolitej Polskiej, że sędzia po prostu w imieniu Rzeczypospolitej powie, nie, panowie policjanci, wy się musicie nauczyć jedno. Są osoby nietykalne w osobach dziennikarzy, osoby nietykalne, nie tylko posłowie, senatorowie, prezydent, etc. Kasta jakaś tam wyniosła, bo ja wam powiem tu na zakończenie jedno. Oni, żeby tutaj zaparkować, ci ludzie i ja, musieliśmy zapłacić ticket po 4 zł na godzinę, a ta kasta ma kilka hektarów tutaj, kilka hektarów parkingu. Są równi i równiejsi. Ja byłem tutaj u tego całego dyrektora, tego całego tutaj, tego sądu. Zwrócić uwagę, jak to jest, że my jak to powiem, nie wiem, czy oskarżeni, czy klienci tego przybytku musimy... No tak, to płaci, dokładnie. Dlatego mówię, my klienci tego przybytku musimy za wszystko płacić. Po to, żeby utrzymywać. I zadałem pytanie tym tam na górze, ja nie wiem, czy on teraz siedzi, czy nie, bo tu afera była wielka, a to mało ważne. I kwestia jest tego typu. Ja muszę płacić nie tylko za siebie, na siebie, ale i za ich parkingi. I to jest równość. I właśnie po to są potrzebne między innymi immunitety. No dziękuję serdecznie, jeszcze raz powtarzam. Myślę, że w marcu, jak już będzie ta cała rozprawa, że po prostu wszystko się ułoży po waszej myśli i sędzia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej jako dziennikarzy was przeprosi, nie tylko jako dziennikarzy, ale i jako obywateli Rzeczypospolitej pełni wolnych, niezależnych i życzę wam po prostu, żeby wyrok brzmiał, że wasze zatrzymanie, nie wiem, cokolwiek, było po prostu nielegalne. Dziękuję z całego serca, zdrowia życzę i pozdrawiam telewidzów. Chwała Wielkiej Polsce! Dziękuję ci serdecznie, Krzysztof. Szanowni Państwo, miejmy nadzieję, że tego typu przypadki naprawdę w Polsce nie będą się powtarzały. Ja mam naprawdę gorącą tutaj prośbę do funkcjonariuszy policji, żeby zaznajomili się troszeczkę z prawem, żeby wiedzieli dokładnie, w jaki sposób należy się z dziennikarzami tutaj obsługiwać, że oni mają udostępniać nam możliwość prowadzenia rzetelnych właśnie relacji.
zamieszczania ważnych dla państwa tutaj w danym momencie informacji, które no, prawdę mówiąc nie pokazują duże telewizje. Cały czas jest to nam, jak widzimy, utrudniane. Cały czas próbuje się nam zamknąć usta. Będziemy walczyli, nie poddamy się tutaj w danym momencie, będziemy cały czas z nimi walczyli. I co mam jeszcze państwu powiedzieć? Walka, walka i jeszcze raz walka o wolne i niezależne media będzie trwała. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Dzięki.